Witam serdecznie. Mróz jest po prostu okropny. Wieje dzisiaj wschodni wiatr i jest po prostu masakra. Nie? Podjechałem na pasiekę. Zaraz wam pokażę czym. Ale idziemy się przejść i jedno co właśnie widzę, że ule zaczynają być penetrowane przez myszy. Tak? Widzę, że typowo mysz jakaś, myszy wędrowały. Nie, przed wylotkami. Nie wiem, czy to będzie widać. Bateria mi zaraz też padnie. Nie będziemy tak zbytnio może łazić, bo ten śnieg trzeszczy, ale tylko patrzę, czy te kratki nie są coś, nie? Wyżarte. Czy nie są wyżarte. I tyle. I bez żadnego dzikowania. No wygląda wszystko ok. Nie ma co tu łazić. Jest naprawdę, dzisiaj jest tak zimno, że w tym pszczą dać spokój. A teraz wam pokażę naszą nową rakietę. To jest hit od wczoraj. W nocy nam tak zamarzło auto, że po prostu nie chciało ruszyć. Ze względu na to, że Renatka nasza jest w przedłużonej naprawie. Kupiliśmy takie auto, słuchajcie, w bardzo, bardzo okazyjnej cenie. Wiadomo, szmat czasu, 30 lat, robi pewne nawiązki rdzawe, ale ogólnie progi są dobre. Nie mają żadnych dziur na wylot ani nic. Wszystko, on niby był garażowany. Trochę był na pewno malowany. Auto. Mamy taką polówkę. Retro kara w benzynie 1.3. I to jest wszystko działa sprawnie. My to, no wiadomo, że to już nie jest auto naszych czasów. Tu coś zamarza i w ogóle nie odmarznie to auto i tak dalej, i tak dalej. Ale... mamy, słuchajcie, taką furkę, nie? Którą będziemy mogli sobie przemierzać świat wokół pasieki i robić historyczne właśnie opowieści pszczelarskie. I co dalej? Nie mamy takie śmieszne, stare auto, tak, mamy te stare ule, to wszystko stare. Ja miałem znaleźć jakiś samochód po prostu za tanie pieniądze, aż mi palce odmarzają, nie da się nagrywać, słuchajcie. I miałem znaleźć takie autko poczciwe jakieś. No niestety z tych nowszych samochodów, no to nie dało się nic za te pieniądze znaleźć. Tam 2-3 tysiące, tak? Dwa, powiedzmy. Bo to wszystko rajhol totalny. No i właśnie udało się znaleźć takiego, słuchajcie, nie? Poczciwą polóweczkę z rocznika 9.1. I jest naprawdę śmieszne auto. Jest całe sprawne. Coś ma gdzieś jakiś luz, coś ten, ale to... Nie? To naprawdę można wybaczyć na ten tutaj stan, który... Udało nam się go kupić, jeśli chodzi o te bebeszki, w ogóle auto bardzo proste, słuchajcie. Już rano to tam coś wykręcałem, akumulator, trzeba było go rozgrzać. I to było to wszystko. Gorąco zachęcam do tego właśnie może, żeby nie kupować taniego samochodu nowego, czy coś takiego, jakiegoś grata. Tylko może poszukać czegoś, co jest właśnie jeszcze w miarę warte. Że nawet podmalujemy coś hammerite'em i tak dalej. Punkty rdzawe i auto, nie? Takie auto przez to, że ma tanie te części w ogóle, no to warto zawsze utrzymać jakoś w stanie i żeśmy właśnie nabyli coś takiego i bardzo nam się podoba i prawdopodobnie no będziemy z nim, te auto będzie z nami do końca życia, nie? Już po prostu. Będziemy się o to starać. I to było to wszystko. Gorąco zachęcam właśnie do polóweczki takiej. Patrzyliśmy na okrągłe lampki, ale nie znalazłem. Po prostu tu już się szuka takich rzeczy, nie? Żeby to po prostu było sprawne z tych lat i wszystko, nie? I żeby, no, nie był bity ani nic, więc tak to wygląda, wszystko wygląda dobrze. Progi są ośnieżone, to tak nie widać, nie? Ale naprawdę możemy sobie obejść polówkę, mamy taką. Super, 55 koni, naprawdę się zbiera to autko. Śnieg, tu żeśmy go kupili już na zimówkach, nawet ładnych. To ten śnieg mu nie groźny. To autko tyle waży po prostu, że nic, nie? I ono jest z konstrukcji tak jak te moje ule. Ja z młotkiem coś przyjdę, trochę kluczy i to można wszystko rozebrać, rozkręcić, złożyć, tak? I naprawdę super, super, super. I właśnie już też te lakierowanie to też już nie świrujemy, żeby całe elementy lakierować za 3-4 stówy, tylko po prostu, nie? Żeby go rdzawa nie chwytała. Ale jak się właśnie kupi takie autko w takim w miarę stanie, to świetna zabawa jest i od spodu nie jest zgnity, nic mu nie odpada. Tak?
progi nawet ma całe. Nie, tam trochę też wgięte, ale to wiadomo, przez tyle lat różne rzeczy się wyprawiają z takimi autami. Nie? A to jest akurat w takim stanie, że naprawdę. Mój teść to się właśnie zajmuje tymi starymi gratami takimi. Przyjechaliśmy i był trochę nawet zdziwiony, nie? Że auto wygląda dobrze. Pod tą maską to właściwie tam nie ma nic. Można się przerazić, na czym to jeździ. Trochę kabli i koniec. I życzę wszystkim, słuchajcie, miłego dnia. Taka akcja na pasiece. I życzę powodzenia właśnie, żeby te takie jakby podejście do starych rzeczy, żeby nie, żeby to jakoś miało sens, a żeby było i żeby nas bawiło i żebyśmy mieli ochotę do tego, żeby po prostu no jakby obcować z takimi rzeczami, bo teraz to już zanika i no i tyle, ile uda nam się po prostu nacieszyć się tym autkiem, tyle będziemy się cieszyć. To było to wszystko i życzę miłego dnia.